Siemano, tutaj Stefan Bąk. Witam was w kolejnym odcinku z Daily. Dzisiaj mam pomysł na to, aby zrobić samozamykające się drzwi, tak jak widzicie w sumie w tytule odcinka. I generalnie to jak zrobię samozamykające się drzwi, wykorzystam patent, który widziałem chyba parę lat temu i teraz kompletnie nie potrafię go znaleźć. A jest to patent z haczykami takimi łazienkowymi. Już wam nie pokażę. Takie oto haczyki łazienkowe. Je kupicie za złotówkę w hurtowni jakieś. Wieszaczek. Tutaj pisze wieszaczek. To jest powiedzmy taka podstawa. Następnie do drzwi zostanie przyczepione gdzieś tam sznurek. Takie oto włóczka prawdopodobnie. Bardzo męski kolor. No i po prostu na końcu tego sznurka, po drugim końcu, czyli nie ten, co będzie przywiązany, nie ten, co będzie wam przyklejony, przywiążemy tam butelkę wody półlitrową, która będzie obciążnikiem. Więc teraz zaczynamy. Ja tutaj pokażę, bo zacząłem od zamocowania sznurka. O, zamocowałem ten oto sznurek, żeby już mieć, jakoś tak zamocowałem go, żeby tam było. Przykleimy go tak, że tam naklejpały nawalimy i tak dalej. Dobra, tak to wygląda. Wygląda dosyć grubo. Tutaj wchodzi sznurek, jest opleciony dookoła tej ramki. Jest tutaj zawiązany parę razy. Następnie został tutaj przyklejony. Tutaj też. Tutaj następnie idzie do tego haczyka. Został obkręcony i przyklejony również. Następnie idzie do tego haczyka. Tutaj został obkręcony i ten haczyk już wyprowadza go na górę. Następnie tutaj jest jeden haczyk i drugi haczyk. Jeden haczyk chodzi o, żeby tego, chodzi mi o to tutaj, żeby napięcie po prostu, bo to jest jednak butelka 500 ml. Została obtoczona, wymierzone wszystko. Jak widać, dosyć dużo tego sznurka tutaj dałem. No i po prostu, butelka będzie dawała ciężar. Ciężar butelki po prostu będzie spuszczał ją na dół. No i właśnie przy okazji tego po prostu będą drzwi się zamykać. Więc teraz to zawieźmy i zobaczmy, jak to wygląda. Starci widzowie, czytaj jakiś początek 2019 roku. Pamiętałem fałdy vlogi, które prowadziłem ja z tego powodu, że chciałem coś zrobić, a nie miałem takiej możliwości. No i teraz powiedzmy realizujemy coś podobnego co na fałdy vlogu, czyli szyjemy maskę po raz kolejny, która jest tutaj. Generalnie to nie robimy tego aż tak bardzo w znacznym stopniu jak poprzednim razem. I używam tutaj jest mój telefon, który muszę podłączyć do ładowania, ale ma za krótki kabel, więc tego też nie zrobię, chyba że to ustawię tak, o i wtedy mogę podłączyć, więc będziemy to szyć, no i dlatego też jestem w taki sposób ubrany, kordonkiem cały czas szyję, bo nie wiem niczym innym. Generalnie to o to chodzi, że tutaj pokażę, mamy ten oto pasek, który został tutaj wszyty, tutaj muszę pokazać, mamy ten pasek, który został wszyty, o tak, to jest wewnętrzna strona, zewnętrzna maski. I tutaj generalnie zostało wszyte, ale zostało to wszyte na tyle wysoko, że no niestety dalej się to wywija, więc to jest takie, że to właśnie przyszyję tym oto różowym kordonkiem. Jak to będzie przyszyte tym, to wtedy utniemy ten żółty,
jego koło zawiążemy gdzieś, ponieważ on tutaj jednak w jednym ciągu jest przez praktycznie, no przez całą maskę chyba jest jeden ciąg jakby, więc oczywiście trzeba będzie go zawiązać. A tak poza tym to on na przykład tutaj już puścił, a więc lecimy dalej. Ja tutaj sobie troszkę zacząłem. I generalnie to strasznie jakoś ciężko przez to przechodzi. Nie wiem ile to jest warstw tego oto czegoś. Postaram się, żeby tutaj jednak było to. Jestem leniwy, więc generalnie nie robię tego na dwie kamery, tylko po prostu w OBS-ie ustawiłem i scenę na szybko zrobiłem. Był mniej leniwy, to może wtedy bym to inaczej wyglądało. Ale dzisiaj jakoś na daily nie weny nie miałem, bo tylko zrobiliśmy tamten te drzwi, które powiedzmy nie pokazano mi dalej, więc będą one na końcu odcinka. O, udało się. Mamy godzinę 21, no i przydałoby się coś pograć jednak tak poza kamerami, bo to moje życie jest nieciekawe zbytnio. Ja tylko praktycznie robię daily i to wszystko. No oprócz tego, no praktycznie by życia nie mam. Kombinerki to jest coś, co się przyda, tylko że to jest chyba... Nie wiem gdzie dałem te kombinerki, używałem ich. O właśnie, tutaj są kombinerki, się przydają. O, i teraz łatwo się to wyjmuje. Ła, ale sobie wbiłem igłę. Generalnie tak, chcecie mieć jakiś taki troszkę inny światopogląd, jakby nie macie własnego zdania na temat tego, co się ogólnie dzieje w Polsce i tak dalej, to sobie polecam obejrzeć Dzikiego Trenera, żeby powiedzmy zmienić troszkę światopogląd na to, co się od Janie Pawła w Polsce, bo to tutaj to nie jest tak oczywiste, jak to nam podają media publiczne i to jak na to mówią politycy, gdy muszę to odpowiednio naciągnąć z jednej strony, a z drugiej coś, żeby nie było to aż tak luźne. Dobra, jeszcze raz i tyle. Będę musiał w ogóle po daily, będę musiał wziąć tę maskę i ją wyprać. O, i teraz tak, no i teraz najważniejsza rzecz, bo jak się to zepsuje, to trochę przypał. I generalnie to jak ta maska jest strzyta, to jest po prostu tragedia, to by trzeba było jeszcze całe wypróć jeszcze raz i ją od nowa w ogóle strzyć. A tak to ja poprawiłem, to zastrzyłem i widzicie, no wygląda to po prostu, to jest, to jak jest to strzyte, wygląda gorzej niż źle. I sam w ogóle projekt to było, wiecie, ten w ogóle pamiętam, tego przypomnę, że jak ją projektowałem, no to oczywiście kompletnie nie myślałem tutaj o telewizji VNT. Na 100k subów będę szył własnoręcznie nową maskę, albo jak włączę AdSense, o, to bardziej taki realistyczny cel. Jak uda mi się włączyć AdSense na kanale, to wtedy coś takiego zrobimy. O, już 10 minut. No i kozak, ponieważ do drugiej w nocy będę siedzieć montował. Grań to ja to szyłem, to jest po prostu głupie. To jest i fioletowa, to włóczka i żółta, i jeszcze są stare szwy z sznurka. Są te początkowe i później jak się podziurawiłem, to też są dziury po tych pierwszych szwach, po których później palce sobie uszkodziłem praktycznie. No, więc tyle zrobimy, bo więcej mi się nie chce. Nagle jakoś tak o wiele wygodniej i tak dalej. Tak to wygląda tutaj. Weźmy także ten oto aparat. Tak to oto wygląda. Gówno widać. Nie wiem, gdzie to najpierw będzie widać. O. No i tak to jest. Trochę za dużo się w sumie nie zmieniło, bo to tak ledwo jest widoczne. Chciałem pozdrowić Czukasza, który wychodzi na to, że mnie ogląda. No bo nie wiem, bo wrzucę już kolejny film w tym tygodniu. Dobra, więc zaraz wam też pokażę, jak finalnie wyglądają tamte drzwi, bo troszeczkę się ulepszyliśmy. Tak jak mówiłem, Czukasz po raz kolejny wrzucił nam kolejny materiał wideo i po raz kolejny jest włączony Droid Cam, więc po raz kolejny go trzeba włączyć i wyłączyć tego. Wszystkich grupka widzowie, bez wyjątku. O kurwa! Czy jest to, żeby grać w baseballa realnie? Nie, koniec, żeby naprejdalać frajerów. Ale oczywiście by tego nie zrobił, bo jesteśmy na Twitchu pokczam. Lista wrogów. Lista wrogów? Jest się powiększa codziennie praktycznie. Ale nie myślcie sobie, że to się odpisywamy. Słabe kury tutaj nie będą węszyć. Pokczam! Zjebałem cię, kurwa. Pokczam! Pokczam! Chuj z tą sąsiadką! Nie kręci! Ale... I to łysa ci pojebana. Patrz, obroty z rzędu. Kurwa! I to się wydaje, że w ogóle na Twitchu to nas kurwa nikt nie lubi ze streamerów. Nie, lubią nas. Muszą nas lubić. Ale nie możemy się unosić pychą. No, nie,
Nie możemy, ale... Boją się! Ja pierdolę! Dajmy ty czystą, kurwa. Zdrówko. Czemu się przypierdolę? Jak my jesteśmy dobrzy goście? Same dobre ziomy, no. I co? Nie podoba mi się to. Co kurwa, topi w klej jebańcu? Kurwo jebana! Skurwielu wielu! Możesz się postarać, kurwa? I pomyśl trochę, kurwa, rusz makówką. Uszami rusz i znikaj już! Wstydziłem się wcześniej. Ale tak? Pomogła mi ślibowica. Ja bardzo żałuję, że ich tutaj wyzywałem. Ja was kocham wszystkich. Jesteście chujami roszczania, wy coś macie część pierdolić. Generalna informacja jest taka, że kochamy wszystkich. Tak. A ktoś mi pisze, że my robimy złą robotę i że dostaniemy bana? Bo co, bo obrażamy Lebrona? Jesteście chujami roszczania, wy coś macie część pierdolić. Ale nie możemy się unosić pychą. No, nie możemy, ale... Tak, nie bać się. Epikurwa, dzięki za dwa subiki. Aż tak nie musimy dupy lizać. Kurwa, czuję się jak u siebie, dostaliśmy 30 subów, a słowa nie pisnęliśmy o nich. Babcza! Ale tak jesteście kurwami jebanymi, nie? No może nie jebanymi, ale i tak możecie coś osiągnąć. Trzeba jechać z cwylami, 10 lat później oni zapierdalają na robocie, a ja jakieś gówno odpierdalam w internecie. Prosta piła, widzowie. Ale róbcie mniejsze gówno. Ale mniejsze, no. Przypominam, to... Gówno. Cześć, chodziło o to, że wszyscy chcemy dobrze, prawda? Wszyscy chcemy dobrze. Tak jest, dokładnie. Proszę tego posłuchać. Jeżeli słucha nas ktoś z administracji Twitcha, albo ktoś, kto ma wątpliwości, my robimy dobrze. Przecież jeszcze nie tak dawno, kurwa, mówiłem, że mniejszości są w porządku, prawda? No, dokładnie, bo są. Amal kebab. Jebany Amal kebab. W każdym razie nie jest stąd. Amal, ty mi robisz konkurencję. Nie, kurwa, to źle zabrzmiało, czy nie? Nie! Napijmy się naszego zdrowia, nie możemy sobie dać mówić, kurwa, że to, co robimy, jest złe. Staramy się, żeby było dobrze, dostajemy potwierdzenie, że to, co robimy, jest dobre, nawet od ludzi. Ja nie szanuję takiej, kurwa, szkoły streamowania. Widz musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce. Wszystko tutaj. Kurwa, ten stół nie ma. Chujowe zachowanie. Co nie? Jak komuś odpierdala od... No to czemu? ...nadmiaru publiki, dostaje listwę, kurwa. Takie są reprymendy w tej ekipie, no. Jak komuś odpierdala listwa, jak nie podziała, to wypierdala. Taka jest krótka piła, ale skuteczna. Nasza ekipa never do lipa. O, nigdy nie robimy lipy, nie? Ja robię wódneczka. Nie ma lipy. Nie próbował wyzywać się. Co nic. Tylko... Zniknąłem telefon, a sztuczka popcham. Kawar cegół. Dziękuję, że byłeś. Kurwa, znowu. Jest jakiś magnes na podłodze? We will rock you. Pa, pa, widzowie. Buzi. Darmi. To jest niemiły, ten wypierdala. I tyle. A wam też tak powiem. Dobra, co się dzisiaj działo? Zawsze taka relacja jest, jak włączam to nagrywanie czy coś. No to co się dzisiaj działo? No to zrobiliśmy tam te drzwi, ja się trochę ponudziłem. Wyszła epka od KDA, czyli ten zespół muzyczny od Lola. Wiecie, Riot Games, ale oni już nie są Riot Games, tylko Riot coś tam Music and Entertainment. Riot Music and Entertainment. Jakoś tak. No i to oni już się nie zajmują grani, a przynajmniej powinni. Powinni najpierw zbalansować głosy muzyczne milionów koreańskich dziewczynek, a później dopiero zająć się balansowaniem gry swojej, bo nie umieją kompletnie jej zbalansować. Ja bym tam wszedł, bym poprzekręcał, bym popisał jakieś wartości i kliknąłbym Enter i wszystko byłoby zbalansowane. A oni tak nie umieją, a ja tak umiem. Mogliby pozazdrościć takiego kogoś jak ja. W Riocie. Riot, if you want to appoint me to work, I'm very ready. Tak jak mówię na końcu odcinka, mam jak to wygląda. Więc tak, tutaj już chyba tłumaczyłem, a jak nie, no to wy. Do tego tutaj jest bezpiecznik. To jest bezpiecznik, to w ogóle tam bez sensu wisi. Kiedy ten wieszak się urwie, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, to wtedy ten wieszak przyjmuje całe jakby napięcie, dzięki czemu butelka nie spadnie na ziemię i na przykład nie obudzi mi pół domu. Mimo tego, że jest to pół litrowa butelka, no ale jednak różne dziwne rzeczy widziałem.
Więc teraz otwórzmy drzwi. Jedna z rzeczy, która została zmieniona w tutaj tym oto przypadku, to jest obklejenie sznurka taśmą izolacyjną. Po pierwsze był problem, który słyszeliście, czyli sznurek pisze nam po prostu i to powodowało to, że no nie dało się zbytnio tego używać, więc postanowiłem go obkleić taśmą izolacyjną. I następnie także drugim powodem było to, że no sznurek tutaj tarmi, szczególnie u góry. On już nawet lekko się wytarł, mimo tego, że parę razy drzwi otwarłem. Więc także go wziąłem i okleiłem tutaj tą taśmą oto. No i tak to wygląda. Mamy piękny system zamykania drzwi. Można obtoczyć jakby sznurek tak, jak jest tutaj obtoczony. To można tak raz obtoczyć. I wtedy też butelka się blokuje, jakieś prawa fizyki działają i tak dalej. I nie wiem, w jakiś sposób coś się ten sznurek leciutko blokuje. Sam to rozkminiłem i ten, nie umiem w ogóle, bo tak powiem jeszcze na końcu, że nie umiem znaleźć tego lifehacka w internecie, a próbowałem znaleźć, żeby ktoś pokazał ładnie, jak to zrobić, nie umiem znaleźć żadnego lifehacka, więc nie wiem, lifehack by Stefan Bong jakiś czy coś, nie wiem, pojutrze będzie fajna rzecz, a jutro, dobra, wiem co jutro będzie, ale pojutrze będzie fajniejsza rzecz i pojutrze, czyli w niedzielę dostaniecie także informacje chyba. Jeżeli tak jak mówię, wszystko tak jak aktualnie mam w głowie, no to w niedzielę dostaniecie informacje na temat epki świątecznej, która już nie jest aż taką świąteczną epką, ale tego się dowiecie właśnie w niedzielę. Tak wygląda moja myszka, dlatego że ona mi spadła na ziemię. Ruszyłem nogami, mi spadła na ziemię i spadła mi klapka. I się okazało, że bateria mi się zaraz rozładuje. Od powrotu z serwisu mam tą baterię, a ona wróciła z serwisu chyba półtora miesiąc temu. Więc nie wiem, czyli bateria raczej słaba, ale to wiecie. Dobra, dzięki za oglądanie. Jest w momencie 1:40. Ja kończę ten film. Idę to gówno montować. No i sobie właśnie dorobiłem roboty, ponieważ pokazałem to, co jest na prawym pulpicie. Dzięki za oglądanie. Cześć. Jebać Disa, kurwę, z Disa, orka, z kurwy syna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... JD, kurwę.